Szczęść Boże, Julita Przyczka. Witam Państwa i zapraszam na informacje dnia. Zainaugurowany dziś Kongres 590 to świadectwo siły polskiej gospodarki, która po okresie recesji związanej z pandemią wyszła w okres dynamicznego odbicia. Mówił podczas ceremonii otwarcia wicepremier minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Pod hasłem Nowe możliwości rozpoczęła się dziś w Warszawie szósta edycja Kongresu 590. To kluczowe wydarzenie gospodarcze w kraju, będące miejscem spotkań, dyskusji, wymiany poglądów, zawierania biznesowych porozumień, ale przede wszystkim, jak wskazał wicepremier minister aktywów państwowych Jacek Sasin, będące świadectwem siły polskiej gospodarki. Siły, która uwidoczniła się w sposób szczególny podczas pandemii COVID-19. Jeśli porównamy się z innymi krajami, z innymi gospodarkami europejskimi, to widać, że ta skala recesji w Polsce była stosunkowo niska i to odbicie również, które odnotowujemy w tej chwili, jest bardzo mocne. To, jak podkreślił wicepremier Jacek Sasin, spowodowane jest między innymi inwestycjami, a także tym, że spółki nie zwalniały ludzi, nie wygaszając tym samym swojej produkcji. Minister aktywów państwowych wskazał na prognozowany wzrost gospodarczy w naszym kraju, który oscyluje w okolicach 5%. Jego wynik, jak się okazuje, może być jednak jeszcze wyższy. Jeśli popatrzeć na agencje ratingowe, one rzadko się mylą. To pokazują jeszcze bardziej optymistyczne prognozy. Mówią o ponad 5, a nawet 5,7% wzrostu gospodarczego, który ma być dziełem polskiej gospodarki w tym roku. Wicepremier ocenił, że takie prognozy nie są przypadkiem, bo przed kryzysem spowodowanym pandemią polska gospodarka była w europejskiej czołówce pod względem wzrostu gospodarczego. Kongres 590 zakończy się jutro. Po tym, jak fiaskiem zakończyły się negocjacje z Czechami w sprawie Turowa, polski rząd szuka innej ścieżki, by zadbać o miejsca pracy i chronić bezpieczeństwo energetyczne. Podjęte zostaną działania prawne, które mają prowadzić do uchylenia środków tymczasowych. Polski rząd podtrzymuje, że w sprawie Turowa Czesi postawili warunki zaporowe. Po 17 rundach negocjacji dalej jesteśmy w martwym punkcie. Polska za absurdalną uznała propozycję Czechów, by dokument podpisany w sprawie Turowa nie mógł być wypowiedziany. Na ten moment negocjacje nie mają sensu. Dziś nad Turowem wciąż wiszą ciemne chmury. Kopalnia i elektrownia gwarantuje miejsca pracy. Jest podstawą polskiego bezpieczeństwa energetycznego, a TSUE zażądało wstrzymania wydobycia i chce karać Polskę finansowo. Rząd szuka nowych sposobów, co zrobić i przy fiasku rozmów z Czechami będzie próbował podjąć działania prawne. Wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński uznał, że środek tymczasowy idzie za daleko, a Trybunał poprzez jednoosobową decyzję wyszedł poza swoje kompetencje. Do tej pory nigdy się nic takiego jeszcze w historii orzecznictwa Trybunału nie zdarzyło. Zatem mamy do czynienia z precedensem, a precedens mają to siebie, że nie do końca wiadomo, jak się potoczą, bo są po raz pierwszy przedmiotem oceny. I będziemy walczyć o to, żeby te kary zostały uchylone. Wiceminister spraw zagranicznych nie chciał mówić o szczegółach, kto i kiedy ma decydować o przyszłości Turowa i zasądzonych przez TSUE środkach tymczasowych. Rząd w Polsce jest przekonany, że większe pole do rozmów z Czechami pojawi się już po wyborach parlamentarnych, gdzie sondaże nie mają jednoznacznego faworyta. Miasto Gdańsk ponownie przekazuje środki organizacji, która zajmuje się propagowaniem postulatów LGBT. Stowarzyszenie Tolerado ma szkolić nauczycieli, pedagogów i dyrektorów szkół. Przeciwko takiej decyzji protestuje Stowarzyszenie Odpowiedzialny Gdańsk. Cykl szkoleń kadry gdańskich szkół rusza dziś. Odbywać się będzie w różne dni na przestrzeni października i listopada. Organizacje społeczne protestują, bo szkolenia ma prowadzić Stowarzyszenie Tolerado. Stowarzyszenie, które w swoim składzie obejmuje różne odmienności płciowe, od lesbijek, gejów po inne, dając im pieniądze na szkolenia dla nauczycieli.
Czyli nie mogąc uderzyć w nasze dzieci, teraz chcą szkolić naszych nauczycieli gdańskich. Mówi Joanna Cabaj ze Stowarzyszenia Odpowiedzialny Gdańsk. W związku z dotacją i rozpoczynającymi się szkoleniami, stowarzyszenie zadało gdańskiemu ratuszowi, jak i Ministerstwu Edukacji i Nauki kilka pytań. Pytamy również w naszym piśmie o to, na jakiej podstawie prowadzi się tego typu szkolenia. Na jakiej podstawie stwierdzono, że w gdańskich szkołach dochodzi do dyskryminacji osób o innej orientacji płciowej czy o innych odmiennościach seksualnych. Na szkolenia Gdańsk z budżetu miasta ma zamiar wydać 55 tysięcy złotych. Ja mam nadzieję, że nie będzie dużo chętnych nauczycieli, żeby wziąć udział w tego typu szkoleniach. Natomiast prawda jest taka, że te pieniądze do budżetu miasta, nawet jeżeli nie będzie zainteresowania wśród nauczycieli, one do budżetu z powrotem nie wrócą. To nie pierwszy raz, gdy Gdańsk przyznaje Stowarzyszeniu Tolerado dotacje. Cmentarze na Wszystkich Świętych najprawdopodobniej nie zostaną zamknięte, mówi minister zdrowia Adam Niedzielski. Zbliżają się uroczystości Wszystkich Świętych. To czas, kiedy odwiedzamy groby najbliższych zmarłych i modlimy się za nich. W ubiegłym roku, dzień przed tym świętem, rząd postanowił zamknąć wszystkie cmentarze. Musieliśmy pozostać w domach. A jak będzie w tym roku? Minister zdrowia Adam Niedzielski mówi, że cmentarze na Wszystkich Świętych najprawdopodobniej będą otwarte. Tym razem niespodzianek żadnych nie będzie. Mamy o wiele więcej zabezpieczeń, jeśli można powiedzieć, które nie powodują, że z dnia na dzień sytuacja może się bardzo pogorszyć. Nie grozi nam scenariusz gwałtownego wzrostu zakażeń z dnia na dzień, ocenia minister Niedzielski. Trzynastego listopada w katedrze świętego Marcina i Mikołaja w Bydgoszczy odbędzie się uroczysty ingres księdza biskupa Krzysztofa Włodarczyka. Jest on drugim ordynariuszem od utworzenia diecezji bydgoskiej. 21 września ojciec święty Franciszek mianował ordynariuszem bydgoskim księdza biskupa Krzysztofa Włodarczyka. Uroczystości kanonicznego wprowadzenia odbyły się 28 września. Teraz ksiądz biskup mówi o planach, jakie zamierza wprowadzić w najbliższym czasie. To doświadczenie, które mam, chcę zobaczyć, czy się da przełożyć na specyfikę tej diecezji. I dlatego ten czas, który mam teraz, on można w wymiarze dla mediów, będzie taki jałowy, mało widowiskowy, dlatego że to jest czas rozpoznania. Swoją posługę ksiądz biskup Włodarczyk chce oprzeć na współpracy z księżmi z całej diecezji. Cóż ja zrobię bez kapłanów? Dlatego pierwsze też kroki, może zabrzmi to trochę tak klerykalnie, ale też chcę odwiedzić, ustawiam grafik z księdzem dyrektorem, mamy to ustawione, że jadę do każdego dekanatu, żeby z tymi księżmi się spotkać, pomodlić się z nimi, za nich, pobłogosławić im w tej pracy i wysłuchać też. Biskup podkreślał, że w najbliższym czasie odwiedzi także domy zakonne, jednak priorytetem jest młodzież i rozwiązania, które zachęcą młodych do powrotu do kościoła. Stworzyć przestrzeń takiego spotkania chociażby w adwencie dla nich, ale nie na zasadzie, żeby młodzież się w to włączyła, żeby oni to tworzyli ten program. W adwencie spotkanie młodych, kilka godzin, w różnych miejscach diecezji. Ingres, czyli uroczyste objęcie posługi pasterskiej przez księdza biskupa Krzysztofa Włodarczyka nad diecezją, odbędzie się 13 listopada o godzinie 11 w katedrze bydgoskiej. Na teraz to już wszystko. Po raz kolejny spotkam się z Państwem o godzinie 20. Serdecznie zapraszam.